Dzień dobry, Bartosz Stawicki, dom maklerski, tam jest Brokers. Kurs EURUSD porusza się w ostatnich kilku dniach w trendzie bocznym. Dolne ograniczenie to 1,30, gdzie kilkukrotnie, między innymi wczoraj, dosyć dynamicznie pojawiała się siła popytowa i kurs od tego poziomu bardzo mocno odbijał. Z kolei górne ograniczenie przedziału wahań to okolice 1,30-1,20. Obecnie kurs kwotowany jest na 1,3090 i wydaje się, że górne poziomy przedziału wahań powinny w najbliższych godzinach zostać utrzymane. Dziś poznamy szereg dosyć istotnych informacji z największych i najważniejszych światowych gospodarek. Będzie to m.in. indeks ZEW z niemieckiej gospodarki, który po raz kolejny powinien wykazać poprawę zarówno oceny bieżącej kondycji, jak i perspektyw największej europejskiej gospodarki, która jest również naszym najważniejszym partnerem handlowym. Taki scenariusz powinien umiarkowanie wesprzeć złotego. Warto zauważyć, że dane z europejskich gospodarek bazujące na badaniach ankietowych wykazują w ostatnich miesiącach pewną stabilizację i oczekujemy, że powinny stopniowo wzrastać w dalszej części roku, wraz z stopniowo i bardzo powolnie poprawiającą się koniunkturą w Eurolandzie. Z drugiej strony Atlantyku napłynął natomiast dane dotyczące produkcji przemysłowej. Wskaźnik ten w ostatnich miesiącach cechowała duża zmienność i wahliwość. Jest stosunkowo słaby odczyt. Jednak to, co chyba będzie dzisiaj najważniejsze, to dane inflacyjne zarówno z Eurolandu, choć tu poznamy odczyt ostateczny, oficjalny, dane wstępne poznaliśmy już pod koniec czerwca i sugerują one, że inflacja CPI w ujęciu rok do roku wyniosła w tym miesiącu 1,6%. Natomiast presja inflacyjna nie słabnie na Wyspach Brytyjskich. Spodziewany jest wzrost wskaźnika z 2,7% do 3%. Taki scenariusz nie powinien jednak stanąć na przeszkodzie Bankowi Anglii, który kontynuować będzie luzowanie polityki pieniężnej. Poznamy również dane inflacyjne z amerykańskiej gospodarki i to mogą być dane bardzo istotne, biorąc pod uwagę, że spodziewany jest spadek inflacji bazowej w ujęciu rok do roku do poziomu 1,6%. Taka wartość była nienotowana od 2011 roku i na pewno stanowi silną przesłankę dla gołębi skupionych w komitecie FOMC za tym, żeby podtrzymywać bardzo długo łagodną politykę pieniężną. Jednak łagodna polityka pieniężna nie musi koniecznie oznaczać tak agresywnego luzowania, jakie prowadzone jest obecnie. Przypomnijmy, że Fed każdego miesiąca skupuje aktywa warte 85 miliardów dolarów. Wydaje się nam, że bardzo prawdopodobne we wrześniu stanie się ograniczenie tempa o jakieś 20-25 miliardów dolarów. Impulsem, który przekonałby rynek, że ten scenariusz jak najbardziej pozostaje aktualny, będzie seria dobrych danych z amerykańskiej gospodarki, na przykład z amerykańskiego rynku pracy na początku sierpnia. Do tego czasu kurs euro-dolara naprawdę będzie potrzebował silnego impulsu, żeby dynamicznie spadać i by dolar wznowił aprecjację także do pozostałych najważniejszych walut. Dziękuję za uwagę.